Przed Państwem Małe Lachy w część pierwsza. Yeah.
gorące brawa, proszę Państwa. Tak, tak tańczyły małe lachy. Taniec górali z Krzyżyckich to był. Gorące brawa, a teraz dalsza część zespołu. Tym razem będą to zespół, też oczywiście małe lachy, ale w lepszym wykonaniu. Będą teraz to tańce lachów sądeckich. I zwróćcie uwagę, nie korzystamy z nagłośnienia teraz, tylko ja mówię pana Ryszarda, tylko zobaczcie, a kapela gra na żywo, dzieci na żywo śpiewały, na żywo tańczyły, czyli to był pokaz w 100% na żywo. Także rzadko teraz takie zespoły oglądamy i gorące brawa dla naszych muzykantów. Bo przecież grali pięknie i nie fałszowali, prawda? A to jest sukces, no. Przecież niech mi podniesie ktoś, kto z was chodził do szkoły muzycznej, ręka do góry. No widzicie, to są autentyczni samograje. Brawa dla naturalnych muzyków. A teraz będą tańce sądeckie. Przed Państwem małe lachy w większym wykonaniu. Na wyraz i ziemi, krawa malowana.
Ojce wiące, nie daje się złapać. Ejce, tej paradnicy, ej, będziesz za mną płakać. Zespół Małe Lachy w wyższym wykonaniu. Serdecznie dziękujemy. Małe Lachy, prosimy jeszcze tutaj na scenę błyskawicznie panią oczywiście Katarzynę Hebdę i Zuzannę Porębę. Prosimy serdecznie naszych instruktorów tutaj na scenę. Chodźcie panie, pokażcie się, ukłońcie się, bo przecież te panie, które są dzisiaj instruktorami, kiedyś w tym zespole były też małymi dziećmi, a teraz większymi, większymi, no i już nie wypada im dać. Prosimy, pani... Prosimy bardzo. Pani Ewelina Kwiatkowska i Katarzyna Hebda. Prosimy serdecznie. Dziękuję bardzo. I dwa słowa. Jak wam się współpracuje z zespołem? Bardzo dobrze. A pani też tańczyła? Oczywiście. Ale wyrosła, teraz już nie tańczycie, tak? No akurat w tej chwili nie. Widzę, że pani ma na ręce coś takiego. Czy tu pani dziecko też tańczy? Jeszcze nie, a mam nadzieję, że zacznie. Ale ma już pani dzieci, tak? I też pani do tego zespołu je zachęci do tańca. Tak, oczywiście. Szanowni państwo, podobało się? Nie słyszę. Nie? Tak, więc gorące brawa, dziękujemy, życzymy dalszych sukcesów.